Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Niziołek, jestem historykiem pracującym w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, oddziału w Białymstoku. Zostałem poproszony o przybliżenie w postaci krótkiej prelekcji dziejów rodziny Marcinkiewiczów z Sokulszczyzny. Proszę wybaczyć taką oryginalną formę naszego spotkania w ramach przystanku Historia Wileńskiego. No niestety siła wyższa nas zmusza do dobierania nowych narzędzi nawiązywania z Państwem łączności i dzielenia się naszą wiedzą, naszymi ustaleniami. Dzisiaj, jak wspomniałem, opowiem Państwu o rodzinie Marcinkiewiczów. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że parę lat temu gościłem w Wilnie, również na przystanku Historia, z książką poświęconą właśnie rodzinie Marcinkiewiczów. Rodzinie, która jest niezwykła, a niezwykła przede wszystkim dlatego, że w wąskim gronie jej członków obserwować możemy szereg tych polskich dróg, którymi podążali mieszkańcy, szczególnie Polski północno-wschodniej, w pierwszej połowie XX wieku. Mówimy o rodzinie, w której skład zaliczymy piątkę rodzeństwa oraz ich rodziców. Ich rodziców, czyli Klemensa i Aleksandrę Marcinkiewiczów, a rodzeństwo to Stanisława, Mieczysław, Edward, Józef i Kazimierz Marcinkiewiczowie. Powiem też o Kazimierzu Lewickim, mężu Stanisławy Marcinkiewicz, ponieważ też jest to postać, którą możemy wliczyć w poczet tej rodziny, a również niezwykle, niezwykle ciekawa. Rodzina Marcinkiewiczów zaliczała się do elity Sokulszczyzny, elity wiejskiej Sokulszczyzny z pewnością przynajmniej od drugiej połowy XIX wieku, chociaż utrzymanie się w gronie tej elity z pewnością walczyła i walka ta nie była łatwa, co obserwować możemy chociażby na przykładzie samego Klemensa, który mając bardzo liczne rodzeństwo, było ich kilkanaścioro, musiał się tym majątkiem po swoich rodzicach odziedziczonym z rodzeństwem podzielić i w związku z tym ta niewielka część, która mu przypadła w udziale, no, musiała stanowić taki zaczątek jego własnego gospodarstwa i tak to się stało, ale dzięki jego niezwykłej pracowitości i przedsiębiorczości gospodarstwo to, można powiedzieć, mimo niezwykle trudnych czasów, jakimi był przełom wieku XIX i XX, a szczególnie okres I wojny światowej, potem wojny polsko-bolszewickiej, mimo tych ciężkich czasów gospodarstwo to cały czas się odbijało od tych trudnych sytuacji i kwitło. Rodzina niezwykła, rodzina bardzo silnie zakorzeniona w tradycji, bardzo silnie zakorzeniona też w wierze katolickiej i rodzina, która dla miejscowej społeczności stanowiła taki wyznacznik sukcesu oraz taki punkt odniesienia właśnie dla tego, jak elitę tą lokalną można było definiować. Losy, jakie spotkały tą rodzinę, są tragiczne, mówiąc krótko. Rodzina ta została z tego gruntu, na którym wyrosła, w zasadzie wykorzeniona w przeciągu kilku lat, lat II wojny światowej oraz kilku lat powojennych i zniknęła z tego krajobrazu kulturowego Sokulszczyzny, chociaż pozostała w pamięci oczywiście miejscowych, w pamięci sąsiadów, w pamięci bliższych, dalszych krewnych, którzy wciąż w tej okolicy funkcjonowali. Ale to, że ona zniknęła z tego krajobrazu kulturowego, było konsekwencją inżynierii społecznej prowadzonej przez dwa totalitaryzmy, brunatny i czerwony. Czerwony oczywiście występował w różnych, można powiedzieć, odsłonach kilkakrotnie. Brunatny, czyli ten nazistowski, to okupacja niemiecka. I myślę, że mogę przejść w tym momencie do opisu kolei losów członków rodziny Marcinkiewiczów, poczynając od okresu przedwojennego. Pokrótce powiedziałem o sytuacji Klemensa Marcinkiewicza. On i jego żona Aleksandra byli osobami
które nie zdobyły większego wykształcenia. Ich młodość, ich dzieciństwo przypadało na okres zaborów jeszcze, zmierzchowego wprawdzie okresu, ale jednak. I jedyne wykształcenie, jakie zdobyli, to była zapewne szkoła wiejska, rosyjska szkoła wiejska w Rudawce, gdzie nauczyli się czytać i pisać oczywiście w języku rosyjskim. Umieli też czytać i pisać w języku polskim, tego być może nauczyli się w domu. Także można powiedzieć, że ich perspektywa na wykształcenie, czy średnie, czy wyższe, była generalnie taka, jak wszystkich ówczesnych mieszkańców polskiej wsi, a szczególnie tej wsi z części zaborów, z zaborów rosyjskich, czyli nie mieli tak naprawdę styczności z tym wyższym wykształceniem, ale to nie ograniczało ich perspektywy w tym zakresie, ponieważ w momencie, kiedy państwo polskie odzyskało niepodległość, a wtedy mieli już na świat przyszły wszystkie ich dzieci, szóstka ich dzieci, to oni starali się tym swoim dzieciom zapewnić, przepraszam, piątka dzieci, tym swoim dzieciom zapewnić kształcenie na poziomie jak najwyższym. Także to, jakie oni mieli doświadczenia z edukacją, nie ograniczało ich horyzontów w tym zakresie. Oni byli bardzo świadomi tego, że edukacja na poziomie średnim i wyższym daje perspektywy nieporównanie większe niż realizowanie się w pracy na wsi, tak. Mimo wszystko jeden z ich potomków, Mieczysław, tego wyższego wykształcenia nie zdobył, czy nie poczynił w tym kierunku zdecydowanych kroków, a wynikało to przede wszystkim z tego faktu, iż jego dzieciństwo z kolei przypadło na okres I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Mieczysław urodził się w roku 1908, jeśli dobrze pamiętam. I kiedy działania wojenne dobiegły końca, on już w zasadzie powoli można powiedzieć, że wchodził w dorosłość, a będąc najstarszym też synem, było takie domniemanie, że będzie on tym, który gospodarstwo po ojcu przejmie, a było to gospodarstwo znaczne, było to duże gospodarstwo, 40 wówczas już hektarowe. Do takiego poziomu rozwinął je Klemens Marcinkiewicz w okresie poprzedzającym I wojnę światową. Także on, Mieczysław, jako jedyny z rodzeństwa tego wyższego wykształcenia, nie tyle nie zdobył, co nie poczynił w tym kierunku żadnych kroków, choć nie z własnej winy, nie z własnej inicjatywy. Pozostała część rodzeństwa już w odrodzonej Polsce realizowała się właśnie w tym zakresie edukacji średniej i wyższej. Pierwsze kroki na tym polu czyniła najstarsza z rodzeństwa Stanisława, która ukończywszy gimnazjum w Białymstoku, podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Chciała studiować matematykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, no niestety nie dostała się na ten kierunek, natomiast przyjęto ją na Wydział Filozoficzny, na którym podjęła studia polonistyczne. Studia te prowadziła, czy kontynuowała przez 3 lata, niestety również nie doprowadziła ich do końca z przyczyn od siebie niezależnych. Mianowicie w roku 1926, na początku tego roku, poślubiła ona Kazimierza Lewickiego. Kazimierz pochodził z położonej niedaleko Cimoszki. W Cimoszce pod Janowem znajdowało się gospodarstwo rodzinne Marcinkiewiczów. Pochodził Kazimierz z Teolina i był pilotem drugiego pułku lotniczego w Krakowie, pilotem wojskowym. Kazimierz, również można powiedzieć, że zaliczał się do tej elity II Rzeczypospolitej, szczególnie z perspektywy wsi, ale możemy go również policzyć w poczet tej elity wojskowej II Rzeczypospolitej, ponieważ tytuł pilota, bo ponieważ pilot był tytułem wojskowym, to było naprawdę duże wyróżnienie. Wkrótce po ich ślubie oboje się rozstali, ponieważ Stanisława wróciła na studia na Uniwersytet Warszawski, Kazimierz do swojej macierzystej jednostki, do drugiego pułku lotniczego. Wkrótce po ich ślubie doszło do wybuchu przewrotu majowego.
W przewrocie majowym wziął udział z tragicznym skutkiem Kazimierz Lewicki. Drugi pułk lotniczy został wezwany do Warszawy przez stronę rządową w celu wsparcia działań wojsk rządowych przeciwko Piłsudczykom i Kazimierz Lewicki wziął udział w walkach o lotnisko Mokotowskie, podczas których to walk został ranny bardzo poważnie, odniósł ranę głowy. Dopiero po zakończeniu przewrotu majowego, dopiero po tym jak rząd i prezydent podali się do dymisji, ustąpili, Stanisława dowiedziała się o tym w ogóle, że jej mąż w tym czasie w Warszawie się znalazł, w Warszawie przebywał i walczył. I odnalazła go w jednym ze szpitali wojskowych, gdzie jak się okazało, lekarze nie poświęcali mu należytej uwagi, uznając jego przypadek za fatalny, za no już nie rokujący zupełnie i poświęcali swój czas tym lżej rannym żołnierzom, którym wydawało im się, że mogą pomóc, ale tutaj stanowcze stanowisko Stanisławy doprowadziło do tego, że lekarze zajęli się jej małżonkiem i szczęśliwie udało się uratować jego życie. Niestety ta poważna rana głowy spowodowała, iż miał on później no, sparaliżowaną częściowo lewą stronę ciała. Z wojska nie został oczywiście usunięty, kontynuował służbę wojskową, ale służba ta sprawiała mu coraz więcej trudności. Ten stan jego zdrowia pogarszał się też systematycznie i najpierw został uziemiony jako pilot, a 4 lata po tych dramatycznych wydarzeniach w roku 1930 został uznany za trwale niezdolnego do służby wojskowej i no cóż, z szeregów wojska musiał odejść, otrzymał rentę wojskową. W tym czasie Stanisława właśnie zrezygnowała ze studiów, aby zająć się swoim małżonkiem. Przyjechała za nim do Krakowa. Na początkowo prognozowano tak, że podejmie ona studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale do tego nie doszło. I małżonkowie po tym, kiedy ze służby Kazimierz odszedł, przenieśli się do Grodna. W międzyczasie na świat przyszło pierwsze ich dziecko, wkrótce kolejne. W Grodnie wybudowali sobie dom z dość wysokiej renty i odszkodowania, które Kazimierz Lewicki otrzymał od Wojska Polskiego. I tak dożyli do września 1939 roku. Myślę, że tutaj przerwę tą narrację poświęconą Stanisławie. Wrócę do niej w momencie, kiedy będę omawiał okres wojenny i losy wojenne wszystkich członków rodziny Marcinkiewiczów. Tak postąpię ze wszystkimi tymi biografiami. Myślę, że to będzie bardziej przejrzyste. Nie będę musiał kilkakrotnie wracać do tych samych faktów. Kolejnym z rodzeństwa był wspomniany Mieczysław Marcinkiewicz, najstarszy z synów, któremu Klemens chciał pozostawić rodzinne gospodarstwo. Wspomniałem, nie zdobył on wykształcenia w okresie międzywojennym, ale odbył służbę wojskową, która była wówczas oczywiście obowiązkowa. Odbył służbę wojskową w 81. Pułku Piechoty, który stacjonował w garnizonie grodzieńskim i wspominał te czasy jako niezwykłe, jako największą w zasadzie jego przygodę życia, przynajmniej do wybuchu wojny w 1939 roku. Po powrocie z wojska realizował się tak, jak chciał tego jego ojciec i tego w zasadzie nigdy nie ukrywał, że podporządkował się woli ojca, no, stawiając krzyżyk na własnych marzeniach. Chciał więcej świata zobaczyć na pewno niż tylko ta Cimoszka, Janów czy Sokółka i Białystok. Realizował się no, jako wzorowy, można powiedzieć, z pewnością gospodarz w tym okresie, szczególnie lat 30., kiedy po wielkim kryzysie gospodarstwo znów musiało się dźwigać z sytuacji trudnej. I było to z pewnością wzorowe gospodarstwo rolne, o czym mamy liczne świadectwa, może tu nie będę już się rozdrabniał, wdawał w szczegóły na temat sadów, stawów rybnych oraz innych nowinek rolniczych, które Mieczysław, również z woli Klemensa, częściowo przynajmniej zaprowadzał na rodzinnym gospodarstwie. Natomiast kiedy przyszedł wrzesień 1939 roku, wszyscy bracia,
wszyscy czterej bracia, znaleźli się przez moment w zasadzie w domu rodzinnym w Cimoszce w oczekiwaniu na karty powołania do wojska. I trzech braci te karty dostało, natomiast najstarszy Mieczysław, zapewne z racji na to, iż był, z uwagi na to, iż był właśnie gospodarzem i prowadził to gospodarstwo rolne, nie dostał karty powołania do wojska. No, było to dla niego niezwykle trudne przeżycie, ponieważ bracia poszli spełnić ten swój patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny, natomiast on miał pozostać wraz z rodzicami i tutaj już, można powiedzieć, postawił się tej woli rodziców, nie spełnił i sam zgłosił się na ochotnika do wojska. Najbliższe jednostki mobilizowane były w Sokółce. W Sokółce trzeci Dywizjon Taborowy mobilizował kolumny taborowe dla samodzielnej grupy operacyjnej Narfion. Tam się udał, tam się zgłosił i został przyjęty do patrolu konnego. I tutaj wybiegłem niestety ze swoją narracją naprzód, opisując wydarzenia już z okresu II wojny światowej, ale w takim razie przynajmniej w przypadku Mieczysława dokończę tą narrację wrześniową. Zgłosił się następnego dnia już z własnym koniem do trzeciego Dywizjonu Taborów i z taborami pomaszerował w kierunku na Łomżę, tam gdzie w tym rejonie znajdowały się jednostki samodzielnej grupy operacyjnej Narew. No niestety wkrótce samodzielna grupa operacyjna Narew poniosła klęskę, 18. Dywizja Piechoty została rozbita, dwie brygady kawalerii znalazły się w odwrocie i w związku z tym również tabory znalazły się w odwrocie w kierunku wschodnim, w kierunku na, no można powiedzieć, w przybliżeniu Puszczę Białowieską, gdzie w końcu się znalazły. No, zagrożone przemieszczały się dalej na wschód i w rejonie Pruszan, jeśli dobrze pamiętam, zostały podzielone częściowo, udały się na południe, częściowo na północ do Wilna i z Wilna w stronę granicy litewskiej, po której przekroczeniu żołnierze polscy zostali internowani na terenie tego neutralnego państwa i wśród nich znalazł się również Mieczysław Marcinkiewicz. Ale tutaj, jak wspomniałem, wybiegłem ze swoją narracją troszeczkę niepotrzebnie do przodu. W takim razie przechodzę do kolejnego z braci, do Edwarda. Edward ukończył szkołę średnią, uczył się w szkole średniej w gimnazjum męskim w Białymstoku, gimnazjum imienia króla Zygmunta Augusta, ale tego gimnazjum w Białymstoku nie ukończył. Ukończył natomiast kurs nauczycielski w Grodnie, tam zdobył maturę i po ukończeniu szkoły średniej również został powołany do wojska. Uczył się w podchorążówce artylerzystów we Włodzimierzu Wołyńskim, którą ukończył z bardzo dobrym wynikiem. A po ukończeniu tej podchorążówki i po powrocie do cywila chciał kontynuować naukę. Najpierw uczył sam w szkołach powszechnych, między innymi w Rudawce, Sidrze i innych okolicznych miejscowościach właśnie Sokólszczyzny, a później naukę kontynuował na elitarnej szkole w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej, ponieważ czuł, że jego powołaniem jest nauka dzieci niepełnosprawnych. I tej nauce dzieci niepełnosprawnych, ukończywszy to studium, ten instytut poświęcał się do 1939 roku. Te studia ukończył zresztą z wynikiem wybitnym, a uczył w jednej z szkół specjalnych w Warszawie. Kolejny z rodzeństwa był Józef Marcinkiewicz. Józef Marcinkiewicz urodził się w roku 1910, a więc w tym roku przypada 110. rocznica jego urodzin i urodził się, jeśli dobrze pamiętam, 12 kwietnia, czyli ta rocznica jego urodzin wypadała parę zaledwie dni temu, a też warte jest przypomnienia, że
Już w tym momencie może o tym przypomnę, że 13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, wśród których również znajduje się Józef Marcinkiewicz. Józef Marcinkiewicz no, był dzieckiem wychowywany w tej rodzinie dość, na dość szczególnych warunkach, bo o ile pozostałe rodzeństwo nie miało tutaj żadnej ulgi, musiało pracować w gospodarstwie od lat najmłodszych, w tym gospodarstwie pomagać i uczyć się, to Józef Marcinkiewicz z racji na dość zły stan zdrowia od dziecka no nie był tak surowo przez rodziców dyscyplinowany, a do nauki takiej instytucjonalnej został wdrożony dopiero no już ładnych parę lat po wojnie, mając lat 12 w roku 1922 i miał wtedy, no, można podejrzewać, już sporo zaległości, ale udało mu się dostać do gimnazjum w Sokółce, następnie do szkoły, do gimnazjum właśnie Zygmunta Augusta w Białymstoku, które ukończył i tutaj już uczniem był wyróżniającym się, jeśli nie wybitnym. O tej jego wybitności świadczy to, że uzyskawszy maturę, został przyjęty bez egzaminu na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie na matematykę, na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. I w zasadzie od pierwszego roku był już studentem wyróżniającym się, którego dostrzegali również profesorowie. Ukończył te studia podstawowe, studia magisterskie w trybie przyspieszonym, w zaledwie 3 lata, co było wówczas rzeczą w zasadzie niespotykaną. I no, no już z całą pewnością można powiedzieć, że ten jego geniusz matematyczny, o którym dziś mówimy, był dostrzeżony przez liczne grono profesorskie. Profesorowie rywalizowali w zasadzie o to, do czyjego zespołu on przystąpi. Tę rywalizację wygrał profesor Antoni Zygmunt. I razem pracowali oni nad rozmaitymi zagadnieniami matematycznymi. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tym, czym profesor Józef Marcinkiewicz się zajmował, to odsyłam Państwa do literatury specjalistycznej, szczególnie wydaje mi się do najlepszej w tej dziedzinie literatury pod pióra profesora Lecha Maligrandy, który ten dorobek Józefa Marcinkiewicza naprawdę solidnie opracował. Profesor Józef Marcinkiewicz, no, zanim jeszcze został profesorem, po zdobyciu magisterium zgłosił się do służby wojskowej. I tutaj w zasadzie kolejna obnaża się jego cecha charakteru, mianowicie powołując się na swój zły stan zdrowia, mógł on z całą pewnością zrezygnować z odbywania służby wojskowej. Mógł się z tego, nieładnie mówiąc, wymigać, ale nie było o tym zupełnie mowy. Józef Marcinkiewicz był zdeterminowany, żeby ten swój patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny spełnić. I no, tutaj nie było w ogóle dyskusji, można powiedzieć. Został zmobilizowany do pierwszego pułku piechoty Legionów w Wilnie. Ukończył podchorążówkę dywizyjną przy 5. pułku piechoty Legionów i już na tym etapie był oceniany jako wybitny kandydat, wybitny podchorąży, wybitny kandydat na oficera. Taką wystawiono mu ocenę. Kończąc szkołę, dostał ocenę celującą z ust, czy spod pióra w zasadzie, dowódców nim się opiekujących tą ocenę wybitną. Do dziś możemy odczytać z jego akt wojskowych przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym. Postać więc nietuzinkowa, zresztą o charakterze też niezwykłym, co na pewno potwierdzić by mogli, być może jeszcze żyjący nawet jego studenci, ponieważ powróciwszy na Uniwersytet Stefana Batorego, został przyjęty na stanowisko właśnie adiunkta w zespole profesora Antoniego Zygmunta. I tutaj jego błyskawiczna ta kariera naukowa no, w zasadzie rozwijała się bardzo pięknie, ponieważ już wychodząc z wojska de facto miał gotowy doktorat. Nie pozwolono mu na obronienie go w tempie takim nadzwyczajnym, w trybie przyspieszonym. Obronił go po 2 latach, co też było wynikiem niezwykłym, a po kolejnych 2 latach obronił, no można powiedzieć, habilitację, tak? Otrzymał tytuł docenta.
W międzyczasie był we Lwowie na stypendium i w Lwowie blisko się spotkał się ze szkołą matematyczną lwowską, która była słynna no nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, myślę, że na świecie. I ciekawą taką pamiątką, pozostałością po jego tam bytności jest wpis w Księdze Szkockiej, która też takim niezwykłym jest obiektem związanym z tą lwowską szkołą matematyczną. Ja może tutaj nie będę już szerzej na temat tej księgi opowiadał, ale proponuję, żeby zainteresowani rozpoznali to zjawisko. Naprawdę jest to rzecz ciekawa i ciekawa historia. Powróciwszy do Wilna, kontynuował tą swoją karierę, oczywiście naukową, pracował dalej naukowo, publikował w dużej ilości periodyków, również zagranicznych. Jego pomysły oceniane były jako niezwykle oryginalne i to wszystko zsumowało się do tego, iż oceniany był jako jeden z najwybitniejszych polskich, czy później z perspektywy w zasadzie oceniany był jako jeden z najwybitniejszych polskich matematyków okresu międzywojennego, a z całą pewnością największa strata matematyki polskiej okresu II wojny światowej, do czego zaraz przejdę. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, można powiedzieć, bo w roku 1938, tuż po tym jak dostał tytuł docenta, otrzymał stypendium od Funduszu Kultury Narodowej na wyjazd do Paryża, na Sorbonę oraz do Anglii, gdzie miał odwiedzić uniwersytety Cambridge i Oxford. I tak też się stało. Przebywał czas jakiś na Sorbonie, pojechał do Anglii, ale w sierpniu 1939 roku jasnym się stało, że dojdzie do wojny. I tutaj ten duch patriotyczny nie pozwolił Józefowi na to, aby biernie przyglądać się temu, co się dzieje w Europie, co się dzieje w jego rodzinnym kraju. I pomimo tego, iż był przekonywany przez swoich kolegów Anglików do pozostania w Anglii, zdecydował się na powrót do kraju wzywany tym obowiązkiem patriotycznym. Wrócił w przededniu wojny, wrócił do rodzinnej Cimoszki, gdzie jak wspomniałem, spotkali się na krótko wszyscy bracia, otrzymał kartę powołania i wyruszył do Wilna, do swojej macierzystej jednostki, ale pierwszego pułku piechoty Legionów już we Wilnie nie było. Otrzymał przydział do 205 Pułku Piechoty Rezerwowego, ale tej jednostki oczywiście we Wilnie też nie było. Ona formowała się w tym czasie w rejonie Białegostoku na południowy wschód od Białegostoku. Więc on również Wilno opuścił, tam zresztą po raz ostatni spotkał się jeszcze na ulicy zupełnie przez przypadek z profesorem Zygmuntem, ze swoim mistrzem. Umówili się na spotkanie, do którego już nigdy nie doszło. On wyjechał do Białegostoku, dotarł do swojej macierzystej jednostki, ale wkrótce ten pułk 205 został przerzucony do Lwowa, do obrony Lwowa. I w zasadzie, kiedy dotarł do Lwowa 12 września 1939 roku, to już z marszu wszedł do obrony tego miasta, ponieważ w tym dniu już czołówki wojsk niemieckich do miasta się wdzierały i dopiero po ich wyparciu jednostka ta zajęła stanowiska obronne na zachodnich rubieżach miasta. No, niestety, jak wiemy, obrona Lwowa 10 dni później się zakończyła. Dowództwo podjęło decyzję o kapitulacji. I kapitulacja ta miała nastąpić na zasadach, można powiedzieć, honorowych, to znaczy oficerowie otrzymali zapewnienie o tym, iż zostaną zwolnieni przez Sowietów do domów. Do realizacji tego zapewnienia nie doszło. W dzień po kapitulacji polscy oficerowie zgromadzeni na dziedzińcu dowództwa okręgu korpusu zostali rozbrojeni, wyprowadzeni z miasta w kolumnie, załadowani na pociągi, które to pociągi wywiozły ich na wschód, w głąb Rosji, do obozów. Józef Marcinkiewicz został osadzony w obozie w Starobielsku i to jest w zasadzie początek jego końca. I tą historię może też już w tym momencie dokończę, ponieważ nie jest ona długa. Mianowicie 5 marca 1940 roku zapadła decyzja biura politycznego
Komitetu Centralnego WKPB o tym, że polscy oficerowie wzięci do niewoli w kampanii wrześniowej zostaną zgładzeni, o tak zwanym, padła decyzja o tak zwanym rozładowaniu obozów jenieckich. De facto był to wyrok śmierci na wszystkie osoby się tam znajdujące, ponad 20 tysięcy polskich oficerów i wszyscy oni stracili życie w wyniku tak zwanej zbrodni katyńskiej, wśród nich Józef Marcinkiewicz, którego najprawdopodobniej zamordowano w Charkowie, a ciało spoczęło w dołach śmierci we wsi Piatichatki, niedaleko Charkowa. I tu jego niestety pięknie zapowiadająca się kariera naukowa została razem z nim pogrzebana. Kolejnym z rodzeństwa i najmłodszym z rodzeństwa był Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz urodził się w roku 1913 i też była to postać niezwykła, szczególnie dla Sugulszczyzny i dla Janowa, w pewnym okresie znamienna. Kazimierz ukończył gimnazjum męskie imienia króla Zygmunta Augusta w Białymstoku i zgłosił się do służby wojskowej w 80, został przydzielony do 81 Grodzieńskiego Pułku Piechoty. Miał trafić, czy trafił w zasadzie na kurs podchorążych, ale z kursu tego niestety został usunięty, ponieważ miała miejsce pewna bardzo nieprzyjemna sytuacja, pewna scysja między nim a dowódcą kompanii, któremu Kazimierz Marcinkiewicz najpierw zwrócił w uwagę i zachowuje się nieprzyzwoicie, po czym doszło do bójki między nimi. I w konsekwencji, po tym jak Kazimierz Marcinkiewicz uderzył oficera, został usunięty z kursu podchorążych i zdegradowany, i służbę wojskową zakończył w stopniu bodajże starszego strzelca. No ale nie zmienia to faktu, że później w wojsku, szczególnie konspiracyjnym, odegrał dość istotną rolę. Kazimierz Marcinkiewicz po tej przykrej przygodzie kontynuował swoją naukę w Grodnie, tam zdobył maturę dopiero i podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, ale studiów tych niestety nie zdołał ukończyć, ponieważ wybuchła II wojna światowa i je przerwała. I tutaj wrócę do losów Klemensa i Aleksandry, czyli rodziców tej piątki rodzeństwa. Wszyscy ich synowie zostali powołani na front. W domu znalazła się wówczas Stanisława, która przybyła z Grodna razem ze swoimi dziećmi po tym, kiedy pierwszego dnia wojny, 1 września, Grodno zostało zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. I w zasadzie doczekali w okresie okupacji sowieckiej powrotu do domu Kazimierza, najmłodszego syna, Mieczysława, czyli syna najstarszego. Pozostałych dwóch synów już nigdy nie zobaczyli. Rodzina zresztą szybko też rozpierzchła się, można powiedzieć, i opuściła tu Cimoszkę w przeddzień wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i w domu zostali tylko właśnie Klemens i Aleksandra. I oni niestety zostali 20 czerwca 1941 roku, więc dwa dni przed wybuchem konfliktu niemiecko-sowieckiego, wywiezieni do Kazachstanu w ramach ostatniej deportacji. Byli już osobami w wieku podeszłym, Klemens był po 70, jeszcze Aleksandra była od niego parę lat młodsza, także jeszcze do tej 70 nie dobiła. Natomiast już byli osobami starszymi i dla nich to było szczególnie trudne doświadczenie, nie tylko na tle emocjonalnym, ale także fizycznym. Mieli szczęście, ponieważ szczęście w nieszczęściu, można powiedzieć, ponieważ udało im się dotrwać do wybuchu, nie wybuchu, tylko do podpisania umowy Sikorski-Majski, co nastąpiło zresztą po paru miesiącach. I dzięki temu mogli opuścić to miejsce zesłania i wraz z innymi Polakami udać się w kierunku Uzbekistanu, przez który mieli nadzieję przedostać się, tak jak żołnierze formujących się wojsk polskich w
Związku Radzieckim do Iranu i z Iranu dalej w kierunku zachodnim. No niestety spotkał ich los tragiczny, zresztą jak bardzo wielu Polaków, którzy wybrali tę drogę, mianowicie w Dolinie Śmierci, niedaleko Nawoi, oboje zmarli 24 grudnia 1941 roku, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia, najprawdopodobniej na którąś z chorób zakaźnych, czerwonka bądź tyfus, które dziesiątkowały wówczas Polaków uciekających ze Związku Radzieckiego. Zresztą stąd właśnie ta nazwa Doliny, Dolina Śmierci, od tego jak wielu Polaków zginęło tam. Także podzielili oni tragiczny los wielu Polaków deportowanych do Związku Radzieckiego, ginąc tam. Natomiast los, jaki spotkał ich dzieci, był bardzo rozmaity. Stanisława znalazła się, jak wspomniałem, po bombardowaniu Grodna w Cimoszce i tutaj doczekała powrotu braci, powrotu najpierw Kazimierza Marcinkiewicza. I Kazimierz Marcinkiewicz we wrześniu 1939 roku został zmobilizowany najprawdopodobniej do któregoś z tak zwanych pułków grodzieńskich. Trzy pułki grodzieńskie zostały sformowane we wrześniu 1939 roku w tym mieście. I Kazimierz Marcinkiewicz razem z tymi pułkami, również podobnie jak Józef Marcinkiewicz, został skierowany do Lwowa i brał udział w obronie tego miasta. Został najprawdopodobniej z niewoli sowieckiej zwolniony lub też ewentualnie dołał z niej zbiec i w krótkim czasie stosunkowo powrócił do Cimoszki, do Stanisławy oraz rodziców. Dłużej zajęło to Mieczysławowi, o którym, jak wspomniałem, znalazł się internowany na Litwie. Z internowania tego jednak również szybko zbiegł i dotarł do rodzinnych stron. Inny los spotkał Edwarda Marcinkiewicza. Edward został zmobilizowany do swojej macierzystej jednostki, którą był 29 Pułk Artylerii Lekkiej, stacjonujący w Grodnie, no ale już wówczas, kiedy do Grodna dotarł, też tego pułku tam nie było. Był ośrodek zbierania nadwyżek i ośrodek ten został skierowany do obrony Wilna. I wraz z nim we Wilnie znalazł się właśnie Edward Marcinkiewicz. Wraz z obrońcami Wilna też miasto to opuścił i został, podobnie jak Mieczysław, internowany na Litwie, tylko on z tego internowania nie zbiegł. On dotrwał w tym internowaniu do aneksji Litwy przez Związek Radziecki i wówczas to ci jeńcy polscy, czy może nie jeńcy, internowani Polacy, internowani polscy żołnierze i oficerowie zostali przekazani pod kuratelę sowiecką. Wówczas znalazł się w obozie w Kozielsku, gdzie świeże jeszcze były ślady pobytu niedawnego tam polskich oficerów zgładzonych w zbrodni katyńskiej, a następnie po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej został przemieszczony do obozu w Gwiazowcu, gdzie doczekał podpisania układu Sikorski-Majski, na którego mocy tworzono polskie oddziały w Związku Radzieckim, polskie siły zbrojne w Związku Radzieckim. Został wówczas, można powiedzieć, zwolniony pod warunkiem mobilizacji i został zmobilizowany do tworzonego wówczas 6 Pułku Artylerii Lekkiej. Z tym pułkiem pokonał szmat świata, ponieważ przez Uzbekistan, przez Iran i Irak, w zasadzie do Iraku, gdzie utworzony został 9 Pułk Artylerii Lekkiej, i do tego 9 pułku został Edward przydzielony, a jest tym 9 pułkiem kontynuował dalszą wędrówkę przez Egipt do Włoch. Edward brał udział w walkach o Monte Cassino, o Piedimonte, również o Ancone, również o Bolonię do roku 1945 i w Bolonii w zasadzie ten jego szlak bojowy się zakończył. Ale wielkie było wówczas rozgoryczenie tych żołnierzy polskich sił zbrojnych, którzy tak długi szlak bojowy przeszli, tyle wycierpieli, a powszechnie znane były już wówczas ustalenia mocarstw dotyczące chociażby przebiegu polskiej granicy wschodniej, a pamiętajmy o tym, iż żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie to w ogromnej części właśnie mieszkańcy
tych polskich kresów, no również białostoczysny, podobnie jak Edward Marcinkiewicz. I tutaj ten jego szlak bojowy się zakończył za swój udział w walkach, był zresztą wielokrotnie nagradzany również no, najwyższymi odznaczeniami wojskowymi. Nie otrzymał wprawdzie krzyża wojennego Virtuti Militari, ale otrzymał dwukrotnie krzyż walecznych, co myślę, że świadczy jak najlepiej o jego zasługach bojowych. Jeżeli chodzi o Kazimierza Lewickiego, męża Stanisławy, to ten, będąc inwalidą wojennym, nie otrzymał oczywiście żadnego przydziału we wrześniu 1939 roku, został natomiast, zgłosił się na ochotnika do obrony przeciwlotniczej Grodna i pełnił tę funkcję w zasadzie do momentu, kiedy no, Grodno upadło pod ciosami sowieckimi. Wówczas wycofał się z częścią obrońców w kierunku północnym i również był internowany na Litwie, z którego to internowania udało mu się zbiec. Zresztą postacią był o tyle nietuzinkową, o ile z rozmaitych tarapatów kilkakrotnie w ciągu życia udało mu się wykaraskać właśnie ucieczką, między innymi biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej między 1918 a 1921 rokiem. Udało mu się zbiec z niewoli ukraińskiej, do której się dostał w wyniku walk, w których uczestniczył na froncie galicyjskim. Tutaj zbiegł, jak wspomniałem, z internowania na Litwie, a z kolei we wrześniu 1939, przepraszam, nie we wrześniu 1939, tylko w czerwcu 1941 roku zdołał zbiec z więzienia NKWD w Brześciu, ponieważ przebywając w międzyczasie w okresie okupacji sowieckiej w rodzinnym Teolinie, został w końcu przez NKWD aresztowany i w tymże więzieniu osadzony. Z kolei to więzienie znalazło się w zasadzie w pierwszych minutach dosłownie konfliktu sowiecko-niemieckiego w strefie działań frontowych. Zostało zbombardowane, częściowe zabudowania spłynęły i więźniowie zdołali się oswobodzić. I w ten sposób po pewnym czasie Kazimierz zdołał dotrzeć do swoich rodzinnych stron. Jeżeli chodzi o jego małżonkę, Stanisławę Lewicką z Marcinkiewiczów, to w okres okupacji sowieckiej spędziła ona w niewielkiej tylko części w rodzinnej Cimoszce, ponieważ wkrótce rodzina doszła do przekonania, iż nie jest to miejsce bezpieczne, iż lada dzień może paść ofiarą represji jako kułacka. I Stanisława była pierwszą z nich, którzy ten dom w zasadzie opuścili w sposób zorganizowany, mianowicie zorganizowano jej przerzut wraz z dziećmi do Suwałk, które znajdowały się wówczas pod okupacją niemiecką. Suwałki jako, no, jako Sudałę zostały włączone w granice III Rzeszy i udało jej się tam dotrzeć. Przebywała tam jednak dość krótko, ponieważ nie dostała pozwolenia na osiedlenie się w granicach III Rzeszy. Wówczas przerzucono ją do Ostrowi Mazowieckiej i tam doczekała ona wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. W międzyczasie jej najmłodszy brat Kazimierz również opuścił dom rodzinny, uciekł przez granicę niemiecko-sowiecką do Warszawy. Tam, przypominam, studiował wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim i poślubił w Warszawie w krótkim czasie poznaną tam sympatię Irenę z Kukulesków. I kiedy doszło do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, powrócił do rodzinnej Cimoszki, po drodze zabierając z Ostrowi Mazowieckiej swoją siostrę i jej dzieci. I tak się stało, że również mniej więcej w tym czasie, kiedy Stanisława opuściła swój rodzinny dom, dom ten opuścił także Mieczysław Marcinkiewicz, który udał się do Prus Wschodnich, gdzie pracował jako robotnik przymusowy, a był do tego zmuszony
ponieważ no, dbało w zasadzie na jego życie NKWD, więc najpierw się ukrywał, a potem uciekł do Prus Wschodnich i również po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej do tej rodzinnego domu powrócił. Także latem roku 1941 w tym rodzinnym domu w Cimoszce spotkała się trójka rodzeństwa: Stanisław, Mieczysław i Kazimierz. No, nie byli świadomi tego, wiedzieli oczywiście od sąsiadów, że ich rodzice zostali wywiezieni na wschód, natomiast nie byli świadomi tego, że zginęli. Nie byli również świadomi oczywiście tego, jaki los spotkał ich dwóch braci, czyli Józefa, zamordowanego w wyniku zbrodni katyńskiej, i Edwarda, który w tym czasie przebywał jeszcze w Związku Radzieckim. Wszyscy troje przystąpili do działalności niepodległościowej, do działalności konspiracyjnej w ramach najpierw Związku Walki Zbrojnej, później w ramach Armii Krajowej. Stanisława przyjęła pseudonim Zuzanna i kierowała skrzynką kontaktową w rodzinnym domu. Kazimierz, najmłodszy z synów, przyjął pseudonim Tropski. Natomiast Mieczysław przyjął pseudonim Ewiński i obaj służyli w formacjach podziemnych na Sokółszczyźnie. Obaj brali udział w akcji Burza latem 1944 roku, za udział w której to akcji Kazimierz Marcinkiewicz został odznaczony zresztą Krzyżem Walecznych. I w zasadzie w konspiracji, to nawiążę do wcześniejszych tych informacji o jego niepowodzeniach w służbie wojskowej, dosłużył się tytułu podchorążego, ukończył podchorążówkę konspiracyjną, której zresztą część wykładów odbywała się w ich domu rodzinnym w Cimoszce. Zresztą było to dość istotne takie centrum działalności konspiracyjnej w regionie. Było to i zapasowe miejsce postoju Komendy Obwodu AK Sokółka, i właśnie podchorążówka miała tam swoje wykłady, i skrzynka kontaktowa tam się znajdowała, i znajdował się tam też schron do przechowywania broni, ale także osób ukrywających się przed okupantem. I w ten sposób, no, dobrnęliśmy, można powiedzieć, do roku 1944, do lata roku 1944, kiedy na ten obszar wkraczają wojska sowieckie, wkracza Armia Czerwona i ma miejsce tak zwane, oczywiście tak zwane w cudzysłowie, wyzwolenie. Wówczas to przynajmniej obaj bracia, czyli Mieczysław i Kazimierz, nie porzucają tej działalności konspiracyjnej, kontynuują ją później w ramach Armii Krajowej Obywatelskiej, która się tworzy tutaj na Białostoczyźnie. I w zasadzie trwa to do momentu, kiedy ma zdarzenie niezwykle tragiczne. W międzyczasie Kazimierz Marcinkiewicz, no, obaj też żyją również na stopie legalnej. Tak, Mieczysław Marcinkiewicz jest gospodarzem na swoim rodzinnym gospodarstwie. Kazimierz Marcinkiewicz kontynuuje swoją naukę również w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wrócę jeszcze do dyplomu, który tam zdobywa. Natomiast kontynuuje działalność nauczycielską, którą podjął jeszcze w okresie okupacji, ponieważ jest to Rodzina Marcinkiewiczów jest zasłużoną dla edukacji konspiracyjnej okresu okupacji niemieckiej. I Kazimierz Marcinkiewicz, jego żona Irena Skukulesków, jego teściowa Albina Skukulesków oraz Kazimierz Lewicki wszyscy prowadzili tajne komplety dla młodzieży miejscowej, dla młodzieży Sokółszczyzny. I Kazimierz kontynuował tą działalność, Kazimierz Marcinkiewicz i Kazimierz Lewicki obaj kontynuowali tą działalność edukacyjną również po zakończeniu II wojny światowej w prywatnej szkole, prywatnym gimnazjum, które zostało utworzone w Janowie. W tym gimnazjum zresztą w krótkim czasie Kazimierz Marcinkiewicz został dyrektorem. Pracował dalej również jako członek konspiracji. I na tym tle doszło do wydarzenia niezwykle tragicznego. Mianowicie 3 maja roku 1946, w dniu, kiedy obchodzone miało być święto Konstytucji, miał być uroczysty apel zorganizowany w szkole, miała miejsce w Janowie obława przeprowadzona przez Urząd Bezpieczeństwa, wspierany przez grupę operacyjną wojska, i w wyniku tej obławy Kazimierz Marcinkiewicz został zastrzelony
przy próbie ucieczki. To był dla miejscowego społeczeństwa ogromny szok, wielka, wielka tragedia, i pogrzeb Kazimierza Marcinkiewicza był taką w zasadzie ostatnią chyba na Sokólszczyźnie manifestacją patriotyczną ludności no, cywilnej, niezwiązanej z podziemiem niepodległościowym. Tam bardzo wiele osób się zjawiło, aby pokazać te swoje uczucia. No ale przerażeni tą brutalnością bezpieki powoli wycofywali się z tych swoich stanowisk i w zasadzie o Kazimierzu Marcinkiewiczu dość szybko, można powiedzieć, zapomniano. Został on zresztą wprzężony przez propagandę komunistyczną w jej cele w taki sposób, iż jego zabójstwo przypisano, bardzo szybko zresztą, podziemiu niepodległościowemu. Całkowicie fałszywie. I do roku 1991 nawet był on wciąż wymieniany w publikacjach jako nauczyciel zamordowany przez polskie podziemie niepodległościowe, podczas gdy był on żołnierzem polskiego podziemia niepodległościowego zamordowanym przez funkcjonariuszy bezpieki. Losu jego tragicznego na szczęście nie podzielił Mieczysław Marcinkiewicz, który też w międzyczasie zresztą się ożenił jeszcze w okresie okupacji niemieckiej i ukrywał się najpierw przed funkcjonariuszami, no, głównie w sąsiednich gospodarstwach u znajomych. Natomiast w 1946 roku, jeszcze przed zabójstwem Kazimierza Marcinkiewicza, doszło do próby jego aresztowania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy naszli jego dom, czy w zasadzie dom rodziny Marcinkiewiczów w Cimoszce. Tam oczywiście go nie zastali, zastali tylko jego niedawno poślubioną małżonkę, również Irenę, podobnie jak żona Kazimierza, i tylko że Irenę z Oniśków. I małżonkę jego aresztowali i pobili w zasadzie też dość dotkliwie na oczach sąsiadów. Została ona wkrótce zwolniona, ale to był sygnał jasny, że no, trzeba porzucić te rodzinne strony, i tak się też stało. Mieczysław wyemigrował na ziemię tak zwane odzyskane, na Śląsk, osiadł w Karpkowicach, gdzie pracował jako magazynier bardzo wiele lat, ale cały czas znajdował się w sferze zainteresowania bezpieki, ponieważ bezpieka go i w tych Krapkowicach w krótkim dość czasie namierzyła. Na szczęście nie był aresztowany i nie stanął przed sądem. Tymczasem Kazimierz Lewicki Stanisława, Kazimierz początkowo, jak wspomniałem, uczył również w gimnazjum w Janowie. Później osiedli oboje w Sokółce, gdzie Kazimierz uczył w tamtejszych szkołach średnich. Przenieśli się ostatecznie czy w zasadzie po śmierci męża Stanisława przeniosła się na Pomorze i tam dożyła swoich dni w wieku już podeszłym. Natomiast Edward Marcinkiewicz, ten, który przeszedł ten szlak wraz z polskimi siłami zbrojnymi od Związku Sowieckiego po Włochy, zdecydował o tym, iż do kraju rodzinnego nie powróci. Obawiał się represji, wyjechał do Argentyny po tym, jak poślubił zresztą Włoszkę Giuseppinę Salvo, z którą miał potomstwo. Wyjechał do Argentyny, tam otworzył własną prywatną fabrykę, bardzo się udzielał też w środowiskach polonijnych, ale w związku z problemami rodzinnymi po paru latach wrócił do Włoch i osiadł na pograniczu włosko-szwajcarskim, gdzie też wiele lat funkcjonował, pracując w bankowości, i w końcu zmarł, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w miasteczku Como po stronie szwajcarskiej. Także tak można powiedzieć, że te losy rodziny się zakończyły. Jak widzimy, w pewnym momencie, w roku 1946 w zasadzie, ta granica następuje, ta rodzina została całkowicie z tych swoich rodzinnych stron usunięta. I to jest przykład, myślę, dość dobry na to, jakie losy spotkały polską elitę w okresie II wojny światowej i wkrótce po nim, kiedy to ta właśnie polska elita padła ofiarą inżynierii, jak na początku sam wspomniałem, inżynierii społecznej
totalitaryzmów. Szczególnie dobrym przykładem jest rodzina Marcinkiewiczów na tą inżynierię społeczną prowadzoną przez Związek Radziecki. Tutaj nie dostrzeżemy tych represji ze strony niemieckiej. No to oczywiście też należy pamiętać o tym, że te represje miały miejsce. Były przecież chociażby Intelligenzaktion, akcja AB, również wymierzone przede wszystkim w polską inteligencję. Także ten brunatny totalitaryzm też się do wyniszczenia polskiej inteligencji przyczynił. Natomiast tutaj na tych kresach wschodnich oraz na Białostoczyźnie, czyli te obszary, które znalazły się pod okupacją sowiecką, to głównie chyba Sowieci przekształcali tą tkankę społeczną między 1939 a 1941 rokiem, a później po roku 1944. Tym samym kończę już swoje wystąpienie. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że było ciekawie. Dziękuję.